Cześć, nazywam się Robert Marchel i od ponad 7 lat prowadzę konsultacje, w których doradzam ludziom m.in. na temat tego, jak naprawiać związki. A te niestety psują się zastraszająco często. W społeczeństwach zachodnich blisko 50% małżeństw kończy się rozwodem. Jednak zdecydowana większość związków kończy się jeszcze zanim w ogóle dojdzie do ślubu. Poza tym nawet to, że związek przetrwa nawet do końca życia, nie oznacza jeszcze, że ludzie w tym związku są ze sobą szczęśliwi. Wiele par pozostaje ze sobą na przykład ze względu na dobro dzieci, albo zwyczajnie z przyzwyczajenia, albo braku innych perspektyw. A to nie ma nic wspólnego z wysoką jakością związku. Na tym nagraniu powiem Ci, jak uniknąć takiego losu. Przedstawię Ci 5 zasad budowania trwałego i szczęśliwego związku. Gotowy? Pamiętaj, że będąc w związku musisz przede wszystkim pozostać wierny sobie. Czasami warto pójść na różne kompromisy z partnerem, ale asertywność co do Twoich potrzeb jest krytycznie ważnym czynnikiem, jeżeli chodzi o trwałość związku. Jeśli za bardzo podporządkujesz się swojemu partnerowi, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, to pokażesz się ze słabej, potrzebującej strony. Pamiętaj, że nie jesteś egoistą, kiedy będziesz prowadził swoje życie tak, jak Ty chcesz. Egoistą jest osoba, która zmusza swojego partnera do tego, żeby żył tak, jak ona chce. To oznacza także, że musisz pozwolić swojemu chłopakowi czy swojej dziewczynie na życie w taki sposób, jaki ona chce. Bardzo łatwo zamienić się w dyktatora i mówić innym, co mają robić, ale to nie jest atrakcyjne i na dłuższą metę będzie prowadziło do destrukcji związku. Dlatego dawajcie sobie dużo wolności. Główną przyczyną kłótni jest brak szacunku i życzliwości w komunikacji między Wami. Dlatego zwłaszcza kiedy będziesz podejmował asertywne decyzje, skup się na tym, żeby okazywać jak najwięcej ciepła swojemu partnerowi. Zabij monotonię, zanim ona zabije Twój związek. To jest poważny problem, zwłaszcza pary z długim stażem. Ale osoby, które są ze sobą kilka miesięcy, też nie powinny go lekceważyć. Żeby wasza relacja była żywa, warto cały czas robić razem nowe rzeczy. Oczywiście najwygodniej jest spędzać wolny czas w domu, ale żeby zabić monotonię, polecam co najmniej raz w tygodniu wychodzić z domu w nowe miejsca. Może to być restauracja, w której jeszcze nie byliście, może to być wspólne uprawianie jakiegoś sportu albo wspólna rozrywka, na przykład wyjście na wydarzenie kulturalne w Twoim mieście. W minimalnej wersji dobrze jest nawet pójść na spacer. Inną, świetną formą walki z monotonią są także podróże. Nawet te krótkie, jedno albo dwudniowe. Bo to wprowadza trochę życia do waszej relacji. Unikaj zdrady. Ale zamiast pilnować swojego partnera, pilnuj przede wszystkim siebie. Musisz uważać zwłaszcza wtedy, kiedy czujesz, że w twoim związku nie ma już takich fajerwerków jak na początku, a w twojej pracy pojawiła się nowa, atrakcyjna osoba. Jeśli pozwolisz sobie na tak zwany niewinny flirt, to szybko możesz zaangażować się w nową relację, a wtedy uczucia do obecnego partnera jeszcze bardziej opadną. Jeśli nie chcesz przez całe życie skakać z kwiatka na kwiatek, to świadomie unikaj takich sytuacji. Ostatnią, ale najważniejszą zasadą jest pilnowanie równowagi uczuć między Tobą a Twoim partnerem. Im krócej jesteście ze sobą, tym delikatniejsza jest to sfera i tym łatwiej ją naruszyć. Nie chodzi o to, że masz ciągle się pilnować i chodzić jak na szpilkach wokół swojego partnera, ale kiedy widzisz, że jemu ostatnio zależy trochę mniej, to Ty nie możesz zasypywać go oznakami zainteresowania ze swojej strony. Przy czym najgorzej wtedy działają negatywne oznaki zainteresowania. Na przykład on Ci nie odpisał, a Ty obrażasz się i pokazujesz mu, jak bardzo Cię to boli. On odrzucił Twoją propozycję spotkania, a Ty masz pretensje, że inne rzeczy są ważniejsze od Ciebie. Kilka takich zachowań może Ci ujść płazem, ale na dłuższą metę zabijesz w ten sposób uczucie w swoim partnerze. Podobnych zasad jest znacznie więcej, dlatego jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to koniecznie zapoznaj się z moim najnowszym materiałem na temat związków. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć więcej szczegółów.
Zachęcam też do rozwiązania darmowego testu, który sprawdzi trwałość Twojego związku. Jest on dostępny na jakzdobywać.pl. A jeżeli chciałbyś docenić moją pracę i w przyszłości zobaczyć więcej tego typu nagrań, to subskrybuj ten kanał. Zapraszam także do obserwowania mojej strony na Facebooku. I do zobaczenia w następną niedzielę. Robert Marchel.